Już po raz szósty na 2 dni Chrzanów stanie się stolicą piosenki i tańca. W pierwszych dniach kwietnia ze stacji Chrzanów po raz kolejny odjeżdża chrzanowska lokomotywa artystyczna. W tym roku to wydarzenie będzie szczególne z kilku względów. Przede wszystkim na scenie w sali teatralnej MOKSiR pojawi się rekordowa liczba uczestników tego przeglądu, co zresztą bardzo cieszy organizatorów. Ważne jest dla nas to, że jest nas coraz więcej na lokomotywie i że coraz więcej dzieciaków i młodzieży wsiada do naszego kolorowego i barwnego pociągu. W tym roku 53 zespoły, więc rekord i 100 wokalistów, i to też rekord. Na przegląd przyjadą zespoły i soliści z całej Polski. Będzie można zobaczyć wykonawców ze Śląska, Małopolski, ale także na przykład z Koszalina czy Torunia. Zainteresowanie jest ogromne, ale też będzie o co walczyć. Oprócz nagród Grand Prix w kwocie 1000 zł, 4 stypendiów ufundowanych przez sponsorów, mamy również stypendium Śląskiego Teatru Tańca, czyli 2 udziały w ogólnopolskich warsztatach tańca współczesnego dla instruktorów najlepszych zespołów tanecznych. I oprócz tego pani Róża Tun ufundowała studyjny wyjazd do Brukseli, 4-dniowy, w maju dla osobowości artystycznej wśród wokalistów. Lokomotywa to nie tylko czas wspólnej zabawy i świętowania, ale także sposób na promocję Chrzanowa. Festiwal ma już swoją markę i niektórzy wykonawcy pojawiają się tu od lat. To zasługa wyjątkowej atmosfery, jaką ma ten przegląd. Mogą ją poczuć także chrzanowianie, bo w przerwach, w występach młodzi wykonawcy często w kolorowych strojach zwiedzają miasto. Ważne, że promujemy Chrzanów, promujemy nasze miasto i że dzieciaki mogą się tutaj czuć jak w domu, bo to jest stolica tańca i piosenki przez 2 dni i celebrujemy tutaj, świętujemy i piosenkę i taniec. Symbolem tego festiwalu jest oczywiście lokomotywa. Wykonawcy wyjeżdżają z Chrzanowa z różnymi lokomotywami. Były już drewniane, pluszowe, a jakie będą w tym roku? Organizatorzy uchylili nam rąbka tajemnicy. To będą takie fajne lokomotywy, żeby zespoły mogły spać spokojnie. Warto poznać odpowiedź, jakie lokomotywy będą symbolem przeglądu w tym roku. Więc wszystkich zapraszamy, by przyszli na ten przegląd, bo to także okazja do dobrej zabawy. Festiwal rusza 1 kwietnia. Od rana potrwają przesłuchania konkursowe solistów, a potem... Zachęcam, by Państwo nas odwiedzili 1 kwietnia o godzinie 16 na koncercie laureatów, gdzie nie tylko sami soliści wystąpią, ale też i orkiestra Big Band. Z kolei w sobotę, 2 kwietnia, sceną zawładną zespoły. Zespoły taneczne, podsumowanie o 16:30, rozdanie nagród i ogłoszenie wyników. Atrakcji na pewno nie zabraknie, a przy okazji można będzie dopingować rodzimych wykonawców. Szczegóły dotyczące tej imprezy są na stronie internetowej MOKSiR, bo właśnie w Domu Kultury odbędą się wszystkie występy.